Witam wszystkich w poniedziałek 28 sierpnia na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Zaczynamy od kalendarza inwestycyjnego. Widzimy, że dzisiaj będzie tak spokojnie. Wielka Brytania, święto bankowe, dzień wolny od pracy. Także też na świecie nie ma żadnych większych wydarzeń. Jutro w Stanach Zjednoczonych wskaźnik zaufania konsumentów, miejsce pracy dzięki turystyce. No a w tym tygodniu CPI w Niemczech, PKB kwartał drugi, indeks podpisanych umów, zapasy ropy naftowej, bazowy indeks cen wydatków, zdeklarowani wstępni bezrobotni czwartek, bardzo ważne ogłoszenie, stopa bezrobocia, wskaźnik ISM. Także tutaj jest końcówka tygodnia, będzie bardziej zmienna na rynkach, więcej tych danych, które będą miały wpływ na cenę wybranych walorów. Dzisiaj spokojniejszy dzień. No i tak przechodzimy sobie już do wykresów. Zaczynamy od heatmapy Dow Jonesa. Widzimy, że interwał jednodniowy na zielono, czyli raczej prowzrostowo wszystko jest na rynku. 4-godzinówka również i 1-godzinówka jest neutralna w tej chwili. Ja używam heatmapy osobiście do potwierdzania sobie kierunku, w którym może iść rynek. No jeżeli mamy na godzinówce neutralny, 4-godzinówka i jednodniówka są zielone, no to jest to taka delikatna przewaga na stronę wzrostową, czyli prowzrostowa tendencja dzisiaj może się utrzymywać. Przechodzimy do indeksu dolara. Tutaj mamy interwał miesięczny. Widzimy na interwale miesięcznym, że jesteśmy w tym trendzie wzrostowym. Wykonujemy zasięg tej zielonej korekty, która utrzymuje nas w ruchu wzrostowym. Tutaj mierząc ostatni ten impuls wzrostowy, korekta pokrywa nam się z 0,61. Prawie zostało to zaliczone. Tam zabrakło naprawdę bardzo niewiele, także można przyjąć, że korekta tak jak tutaj została również wypełniona. No i jest możliwa kontynuacja tego ruchu wzrostowego, co widać na interwałach niższych, tak? Przechodząc sobie na D1, już zaraz tutaj powiększymy wykres na D1, od dłuższego czasu mówiliśmy o strefie, tutaj 104, 143, 103, 847. Widzimy, że ta strefa została wybita na interwale jednodniowym. Świeca zamknęła się powyżej, co prawda z krótkim cieniem. Jest to taka świeca niezdecydowania. Niemniej jednak może nastąpić przetestowanie poziomu 103, 847 i wówczas atak na 104, 7, 8, 6. Także pary w korelacji do dolara, no dzisiaj może być delikatnie spadkowo na dolarze, natomiast złoto czy pary do dolara mogą nam rosnąć. Nasdaq również zgodnie z wcześniejszą analizą, którą sobie robiliśmy z interwału jednodniowego, widzimy, że zareagował nam w strefie, o której już od dłuższego czasu mówimy. Po raz kolejny mamy wyższy dołek. No i teraz najważniejszy opór dla dolara to jest 14991 dla Nasdaqa, przepraszam. Interwał jednodniowy. Wybicie tej strefy, no to są te dwa targety. Niemniej jednak to jest bardzo silne wsparcie w tym momencie i możliwe właśnie odbicia z tej strefy. Tutaj są dwa poziomy, które ja będę dla siebie obserwował jako potencjalne miejsca, gdzie można zagrać short, to jest jednodniowy interwał. Natomiast na 4 godzinówce pierwszy opór 14991, 15126. Tutaj ta średnia dwusetka krocząca z 4 godzinówki, a wsparcie 14878 na złocie. Pierwszy opór 1920, kolejny 1929, 1933. Widzimy, jak tutaj silną strefą podażową jest ta strefa.
Ja zaznaczę na czerwono, to jest interwał jednodniowy i tutaj z tej strefy spodziewam się dalszych reakcji spadkowych. Gdybyśmy tu podbili, tak, tutaj mamy na interwale 4-godzinowym na 1923 wypadają nam mierzenia FIBO, natomiast trochę wyżej, tutaj 1925 wypada opór wynikający ze średniej kroczącej do 200. Możemy sobie zmierzyć jeszcze ten zasięg tej ostatniej korekty. No i tutaj nam się pokazuje poziom 1934-1938. Taka strefa, która na pewno zatrzyma nam na jakiś czas dalsze wzrosty na złocie. Jest to interwał 4-godzinowy. Także możliwe dojście tutaj do tej strefy i spodziewam się w krótszym terminie może być jakieś odreagowanie po tych spadkach, nawet tutaj w te rejony. Natomiast w takim średnioterminowym okresie no spodziewam się tych spadków tutaj w okolice 1867, może nawet niżej. Ropa WTI. Ropa WTI wypełnia zasięg tej czerwonej korekty prowadzącej spadki. Pierwszy opór 8621, wsparcie 78738, które nas utrzymuje. Ja spodziewam się zejścia tutaj do tej strefy popytowej. Także poziom 76954, 76201 jak najbardziej dalej jest dla mnie aktualny. Gaz ziemny. Na gazie ziemnym widzimy mocne odbicie. Powstał nam tutaj taki gap na 4-godzinówce. Wejdźmy sobie jeszcze na godzinówkę. Tu widzimy też, że jest ten gap, który myślę, że dzisiaj zostanie wypełniony i cena powróci przetestować te górne rejony tutaj w okolice 2547. No i stąd spodziewam się silniejszej reakcji popytowej, także ja na pewno tutaj będę dokładał pozycji długich na tym poziomie, na wypełnieniu tego gapu, tak? Frank szwajcarski do jena, widzimy odbicie kolejne od tej strefy, którą tutaj mamy wyznaczoną. Wybiliśmy ten wierzchołek, także mamy tak zmianę tego lokalnego trendu. Możliwe, że korekta została zakończona. Kolejne moje targety to jest 165,989, 166,325. Wybicie tego poziomu, to myślę, że wyjdziemy na nowe szczyty. Niemniej jednak, gdy każde zejście do tej strefy tutaj 164,669, 164,557 osłabia tę strefę. Widzimy, że już tutaj była pierwsza reakcja, druga, trzecia, czwarta, piąta. Także kolejne zejścia, myślę, że będzie to wybicie i w końcu to głębsze odreagowanie, na które ja osobiście czekam na franku do jena na 4-godzinówce. Widzimy, że trochę miejsca na wzrosty jeszcze mamy, niemniej jednak tutaj średnie nam zawracają, a przechodząc sobie na jednodniówkę, no mamy dywergencję, tak, która mówi mi o tym, że malejący wolumen popytowy, on w dalszym ciągu jest. Niemniej jednak na RSI tu widzimy silną dywergencję od tego szczytu już. Tak się cena idzie do góry, RSI nam spada. Także ja tutaj spodziewam się też zrobienia tej większej korekty na franku szwajcarskim do jena. Euro-dolar wypełnia tą korektę, widzimy, o której mówiliśmy od dłuższego czasu, widzimy silną reakcję popytową, niemniej jednak no, ten rejon tutaj 1,07373 jest dla mnie teraz aktualny, pierwszy opór właśnie na nim jesteśmy, 1,08063, ta strefa to jest interwał jednodniowy, także to jest dość szeroki interwał, natomiast schodząc sobie niżej na 4-godzinówkę, tutaj mam wyznaczone poziomy, gdzie będę próbował zagrywać zagrania krótkie pod kontynuację tego trendu spadkowego i tutaj będę próbował łapać jakieś pozycje krótkie. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek.
Tutaj te żółte linie, które są zaznaczone na wykresie, to są alerty, które ja sobie ustawiam, żeby zobaczyć, jak to wygląda na niższych interwałach i sprawdzić, czy ma to sens wchodzenia tutaj akurat w tym miejscu w daną pozycję. Także tutaj to są dwa miejsca, gdzie będę zajmował pozycje krótkie najprawdopodobniej po sprawdzeniu całego otoczenia wolumenowego. Funt do dolara. Tutaj widzimy, że zrobiliśmy zasięg tej czerwonej korekty, wybiliśmy ją dołem. Teraz będzie retest tych poziomów najprawdopodobniej. No i tutaj strefa, o której mówię, w okolicach 11,24,900, 11,24,814, to jest strefa, tutaj spodziewam się jakiejś reakcji popytowych i tu będę próbował zagrywać na reakcję, na odbicie pozycje długie, jak i również ta strefa tutaj poniżej, gdyby dolar nam się umacniał. No i ostatni na dzisiaj w tej aktualizacji Dow Jones US 30. Jesteśmy właśnie na wsparciu 34,399, pierwszy opór 34,494. Jest to interwał 4-godzinowy, natomiast przechodząc na D1, widzimy, że linia trendu została przetestowana, mamy odbicie, reakcję popytową, jak i również zasięg korekty też precyzyjnie został zrealizowany. No jak na D1 34,048 sobie wyznaczaliśmy, no to jest to bardzo precyzyjne miejsce. Pierwszy opór, taki silniejszy dla ceny teraz, to jest 34,603. Tak to widzę na amerykańskim indeksie Dow Jones. To wszystko, co przygotowałem dla Was na porannej aktualizacji. Życzę udanego dnia, udanych trade'ów i do usłyszenia.